Uwagi? Ok, czy wszyscy już jesteście gotowi? Rodzice też? Dobrze, pozwoliłam sobie napisać kilka słów, bo bardzo dużo we mnie jest emocji i nie chciałabym niczego pominąć. Przede wszystkim chciałabym swoje słowa skierować do naszych przedszkolaków, ale także do Państwa, do nauczycieli i do Pani Magdy. Mam wrażenie, jakbyśmy dopiero wczoraj spotkali się podczas pracowania na przedszkolaka. Pamiętacie ten dzień? Kiedy oficjalnie zostaliście włączeni do społeczności naszego przedszkola. Jeszcze wtedy, jako maluszki, nie wiedzieliście, jak wygląda życie przedszkolne. I co was czeka podczas tej podróży? Czasami sobie wspominamy, jak to było, kiedy byliście maluszkami. Kto nie mógł odkleić się od szyby, kto wołał za rodzicami, kiedy moja mama przyjdzie, albo czy możemy się pobawić. Może dla odmiany pójdziemy na cały dzień na podwórko i nie będziemy jeść obiadu. Ale też były takie osoby, które przykładały głowę do poduszki i zasypiały. Przez 4 lata razem z waszymi paniami nauczycielkami, z panią Dominiką, z panią Kamilą, z panią Pauliną, z panią Martą i na końcu z drugą panią Pauliną, które towarzyszyły wam podczas tej drogi, zdobywaliście doświadczenia i uczyliście się samodzielności. Zawiązywaliście nowe przyjaźnie, ale także uczyliście się, jak rozwiązywać pierwsze konflikty i spory. Dzisiaj mogę powiedzieć, że jesteście mistrzami w tym, jak się przyjaźnić, mistrzami w tym, jak się kłócić i mistrzami w tym, jak się godzić. Pierwszy etap waszej przygody dobiega końca, ale wiem, że świetnie sobie poradzicie i jesteście gotowi, żeby opuścić mury naszego przedszkola. Pamiętajcie, że zawsze możecie nas odwiedzić i będziemy was wyczekiwać we wrześniu, żeby usłyszeć, jak świetnie poradziliście sobie pierwszego dnia, jak na imię mają wasze nowe panie i panowie nauczyciele i czy wam się podobało. Jestem pewna, że tak. Bardzo także dziękuję państwu, drodzy rodzice, za współpracę, za życzliwość i za wszelką pomoc podczas różnych aktywności, które tutaj z Daniami wymyśliłyśmy. I to od państwa zaczęła się przygoda naszych dzieci w przedszkolu Król Maciuś, bo to państwo podjęliście decyzję, żeby wybrać właśnie nasze przedszkole. Także jeszcze raz bardzo dziękuję. Ale tej świetnej atmosfery i tego wszystkiego, co tutaj się dzieje, nie byłoby bez pani nauczycielek, bez ekspertów, bez nauczycieli dodatkowych, bez pani Olgi, bez pani Asi, bez wszystkich nauczycieli, którzy do nas dochodzą. I wam też także, drodzy nauczyciele, bardzo serdecznie dziękuję, bo dzięki wam w naszym przedszkolu jest tak niesamowita atmosfera. A dzieci nie chcą wychodzić. Ale naszego przedszkola nie byłoby też bez pani Magdy, która pozwala nam rozwinąć skrzydła i wszystkie nasze pomysły przyjmuje z uśmiechem i na wiele nam pozwala. Więc my korzystamy. Bardzo dziękujemy pani Magdo. Drodzy zerówkowicze, dzisiaj, kiedy nadszedł czas rozstania, życzymy wam, aby doświadczenie zdobyte w edukacji dało wam odwagę, wiarę w siebie i pomogły dotrzeć do celu. Odnajdujcie własne ścieżki i bądźcie szczęśliwi, gdziekolwiek was nogi poniosą.